spotkaniu z takim, nazwijmy to, miejskim, o którym chciałbym zakończyć ten nasz cykl poszukiwania zaginionego kwartału. Tak jak Państwo pewnie przeczytali, wracamy do tematu powrotu do miasta, czy właściwie no, mody na życie w mieście. Bardzo tutaj żałuję, że nie dotrze do nas Maja i zanim przedstawię Natalię Czyżan, chciałbym trochę opowiedzieć o Mai, bo jest bardzo wyjątkową osobą, zresztą dosyć też skromną, taką skromną bohaterką Gdańska. Mogą Państwo o niej poczytać w dużym formacie, bo była osobą, która razem z Marcinem Gerwinem tworzyła pierwszy budżet obywatelski w Polsce. Właściwie to startowało w Sopocie. Ale jak powiedzieć, nie chciałem, żeby ona mówiła o budżecie obywatelskim, tylko żeby wspomniała o takich swoich badaniach, które prowadziła w Gdańsku Brzeszczy. Ona wzięła na warsztat takie dwie dzielnice, właściwie jedna była taką trochę, można powiedzieć, robociarską dzielnicą, która zaczęła być modna, a druga była naprawdę złym adresem, czy po takiej powszechnej świadomości złym adresem Gdańska. Jakbyśmy wzięli, nie wiem, najgorszy fragment, mało jak ktoś chce po prostu powiedzieć, że nie wiem, to jest dzielnica, gdzie się wchodzi, nie wychodzi, nie wiem. Takie typowe stereotypy, które krążą, no to taką dzielnicą był Nowy Port. No i ona prowadziła takie badanie, które pozwala zrozumieć, jak zaczyna się tak naprawdę rewitalizacja tych dzielnic. Że nie to jest działanie urzędnicze, ktoś tam wrzucił, nie wiem, 4 miliony euro kasy w wyremontowanie chodników, tylko ona miała taki pomysł, on wychodziła z takich analiz, takich procesów, jak to wszystko wyglądało, czyli to, że faktycznie ludzie zaczęli najpierw uciekać z miast, wprowadzać się na przedmieście, budować sobie te domy z ogródkami, ale w pewnym momencie część z nich zaczęła wracać do centrum miasta. I co ona zauważyła? Że bardzo wiele z tych osób to były osoby, które nie bały się tego eksperymentu, nie bały się powrotu, potrzebowały pewnej wolności, niezależności i ta struktura kamieniczna, którą mogły sobie spokojnie kształtować, ona dawała im tą możliwość kreacji. I to był taki pierwszy zaczyn, który tak naprawdę był impulsem, żeby zacząć poprawiać sytuację dzielnicy. I ona mówiła, że ten proces zaczyna się od takiej poprawy bezpośredniego otoczenia swojego miejsca zamieszkania, bardzo silnie mówiła o roli wspólnot mieszkaniowych. I ona mówiła, że od tych drobnych popraw się zaczyna poprawa dzielnicy. Jak to startuje na poziomie wspólnoty, później ten proces startuje wyżej. No i faktycznie no, taki proces oddolnej odnowy dzieje się w Gdańsku we Wrzeszczu Dolnym, właściwie dzielnicy, gdzie ja mieszkam, czy mieszkałem jeszcze, zanim przeprowadziłem się do Łodzi. I też w drobnym stopniu uczestniczyłem w tym procesie, w takim budżecie obywatelskim, jeszcze zanim został wprowadzony przez miasto, organizowany przez Radę Dzielnicy. Projekty, które też tam ostro promowaliśmy, czyli właściwie projekty poprawy budowy ogrodów i parków na mieszkańców dzielnicy zostały przeforsowane, zostały przekazane pieniądze na ich realizację. Czyli ten proces faktycznie działał i no, też można powiedzieć, byłem takim migrantem do centrum miasta. Stąd też prośba o zaproszenie Mai, ale równie ważnym procesem jest odkrywanie tych dzielnic i stąd Natalia Czyżan, która jest animatorką kultury, pracuje w wielu instytucjach, czyli związana z pracą wielu instytucji kulturalnych Trójmiasta, między innymi Instytutem Kultury Miejskiej, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Nadbałtyckim Centrum Kultury. Współpracowała także z Instytutem Sztuki Wyspa, gdzie, jak rozumiemy, była współorganizatorką festiwalu Narracje Alternatywa. No ale przede wszystkim takim jednym z bardziej znanych projektów, który mam nadzieję nam opowie, to jest Streetways, bo to był taki właściwie bardzo ciekawy proces, który pozwalał na odkrywanie zapomnianych dzielnic Gdańska przez interwencje artystyczne. Właściwie można powiedzieć, że bardzo podobny proces, jeśli Państwo wiedzą, zaczyna się teraz na Starym Polesiu. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, że trwają Dziady Staropoleskie, właściwie organizowane przez Spółdzielnię Poleską. Jest to taka właśnie też inicjatywa koalicji instytucji kultury, które tam działają, między innymi Teatr Pinokio, Teatr Nowego, które mają na celu właśnie odkrycie tej dzielnicy, ale też wzmocnienie takiego potencjału jej mieszkańców. No, tyle tytułem dosyć długiego wstępu. Chciałbym, żeby to była raczej otwarta dyskusja. Proszę nam przerywać, jeśli naprawdę zaczniemy mówić o jakimś wątku, który Państwa interesuje, proszę o to pytać na bieżąco. Bo temat, który chcę poruszyć, to jest też kontynuacja takiego wątku, który zaczęliśmy, jak była mowa o tym, czy się teraz buduje kamienicę w centrum. Nie wiem, czy Państwo byli na tym spotkaniu. Wtedy zaprosiliśmy parę architektów, którzy tak naprawdę powiedzieli jedną ważną rzecz, że to nie są kamienice jako budynki, tylko tak naprawdę zaczyna się od mody na powrót do miasta. I wtedy to jest ten taki zaczyn. No to moje pytanie takie otwierające,
czy ludzie faktycznie wracają do miasta, czy jednak cały czas to jest jakaś taka niszowa moda. Jak postrzegasz ten proces, patrząc na Gdańsk, no i też tak patrząc trochę na Łódź, bo no, dla nas to jest bardzo ważna rzecz. Czy to faktycznie wystartuje, czy to uratuje Łódź, czy ten proces no, będzie sprawiał, że miasto będzie wracało do życia, do naszego centrum. Znaczy, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w Gdańsku ludzie sobie wybierają pewne dzielnice i stają się one dla nich takim miejscem właśnie, w którym widzą, że za 10 lat, to jest takie hasło w Gdańsku, że nie, w ogóle tutaj to za 10 lat będzie po prostu centrum życia. I to mam wrażenie, że się dzieje od lat i w sensie, że od lat jest takie przekonanie, że na przykład Dolne Miasto, jedna z dzielnic Gdańska, która właśnie była takim miejscem, gdzie się wychodzi, z którego się nie wychodzi, Dolny Wrzeszcz czy Nowy Port, że za 10 lat takie będzie. I ja mam wrażenie, ale jestem też bardzo krytyczną osobą, która obserwuje to i jest wiecznie z tego niezadowolona, tak się nie dzieje. Czyli te wszystkie dzielnice w Gdańsku rozwijają się do pewnego stopnia, faktycznie ludzie się tam przeprowadzają, tylko jest jakaś taka niemoc, że brakuje działań, które by faktycznie zmieniły jakiś taki wizerunek tej dzielnicy, które by faktycznie wprowadziły tam życie knajpiane, czy jakieś takie w ogóle poczucie, że to jest jakieś centrum dziania się. Wszystko się rozbija o to, że w tych dzielnicach mieszka bardzo dużo osób starszych, czy po prostu, czy nawet niekoniecznie chodzi o wiek, po prostu osób, które chcą mieć spokój w domu, chcą spać głównie, chcą jakby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, bycia u siebie i niekoniecznie oznacza to dla nich jakieś takie życie towarzyskie, czy życie kulturalne w dzielnicy. Więc w Gdańsku ten proces jakby, on się jakoś tam rozpoczyna i dzieje się rewitalizacja twarda, faktycznie zmieniają się fasady kamienic, natomiast wiele za tym nie idzie i na tym to się gdzieś kończy. Powstaje jedna knajpa, ona za chwilę upada, bo wszyscy są przeciwni hałasowi, nikt się nie chce spotykać, nikt nie chce, żeby było brudno, nie wiem, ktoś rozmawiał pod ich domami i to się po prostu kończy. Zapał ludzi się kończy, ludzie się wynoszą, potem się dowiadujemy, że wyjechali do Warszawy. Tak to mniej więcej wygląda z mojego punktu widzenia. Kiedy ja organizuję wydarzenie, które właśnie jak taki huragan przetacza się przez daną dzielnicę, czyli powiedzmy tam przez ileś lat twierdziłam sama, że to jest działanie, które te dzielnice jakoś ożywia, coś w niej zmienia i tak dalej, po czym zorientowałam się, że jest to absolutnie niemożliwe, banalne poczucie, ale jest to niemożliwe, żeby zmienić coś poprzez jednorazowe działanie, że po prostu ja dokonuje pewnego wtargnięcia do danej dzielnicy, ono faktycznie się zmienia jakoś przez ten jeden dzień, przez te dwa dni, przez 15 dni takich faktycznych na miejscu przygotowań, ale potem z tej dzielnicy wychodzę i ona zostaje z takim poczuciem, o tam w 2008 przez jeden dzień u nas działo się to i to i właściwie kompletnie nie ma potem śladu w 2014, więc tak naprawdę mam takie dość gorzkie przemyślenia na temat tych przemian w Gdańsku, tego wracania do Znaczy o tym działaniu jeszcze Ciebie podpytam, ale chciałbym zacząć też może od tego, bo powiedziałaś o pewnych osobach, które przenoszą się, rozpoczyna się ten proces. Kto to jest? Czy jakbyś tak próbowała zdefiniować właśnie osoby, z którymi rozmawiasz, albo tych migrantów do tej dzielnicy? Czy to jest jakaś określona grupa, czy po prostu mogłabyś przedstawić taki no, typowy jakiś obraz tego, tej osoby, która wybiera mieszkanie w centrum? No tak, no jest to w jakimś tam... Oczywiście przerysowując. Przerysowując są to oczywiście hipsterzy i odkrywcy po prostu zapyziałych dzielnic, które jakby strasznie przyciągają, bo są oryginalne, bo pamiętają czasy wojny i tak dalej. Są to artyści oczywiście, którzy mają na początku pełno zapału, żeby właśnie coś zmieniać w danej dzielnicy. Potem się okazuje, że też się zamykają w swoim domu i właściwie niewiele to daje, że się tam przeprowadziły. W sensie niewiele to daje w takim ogólnym odczuciu dzielnicy. Możemy tak powiedzieć, że we Wrzeszczu Górnym, w którym ja mieszkam, jest naprawdę pełno ludzi związanych ze sztuką, kulturą i właściwie to nie oznacza niczego dla tego miejsca. Czyli dokładnie tam dwa miesiące temu otworzyła się knajpka włoska na mojej ulicy i to po prostu jest, nie wiem, pierwsze miejsce, które tam otworzyło od iluś lat chyba, bo po prostu nie ma tam kompletnie nic. I człowiek tak chodzi, to jest piękne miejsce, ale no jakby...
senne i takie pozamykane, czyli jakby ja zaglądam do, to ja mam takie poczucie Gdańska, że człowiek zagląda do tych ogrodów i po prostu aż się prosi, żeby tam można było wejść i usiąść i napić się kawy, ale nie ma, po prostu nie ma takich miejsc. Więc to są na ogół, te poszczególne dzielnice to są właśnie artyści, hipsterzy, a z kolei centrum, ta tak zwana starówka, to są studenci zagraniczni. To jest jakby bardzo modne miejsce wśród tych wszystkich Erasmusów. Oni tam mieszkają i też wiem, bo znam wielu z nich i też próbowałam do nich dotrzeć poprzez działania kulturalne, co jest prawie niemożliwe. To są ludzie, którzy jakby z domu zamawiają taksówkę, wsiadają w taksówkę i przemieszczają się do Sopotu na imprezę, kompletnie nie znając topografii miasta. Czasem spotyka się ich w tramwajach, ale jakby też, no niestety w Gdańsku spotykają się oni z taką nietolerancją, bo to na ogół są osoby o innym kolorze skóry i tak dalej. I spotykają się z taką nietolerancją, że bardzo rzadko przemieszczają się środkami komunikacji publicznej i nie budują tego życia w mieście w żaden sposób. Oni nie przesiadują w knajpach, oni są nie wiadomo gdzie, oni są na uczelni i w barze uczelnianym, oni są w Manhattanie, czyli w takim centrum handlowym. Tak, centrum handlowym lokalnym, w bibliotece, mediatece tak zwanej, albo właśnie gdzieś tam na imprezie w Sopocie, czyli znowu nie w Gdańsku. Oni jakby z Gdańska uciekają i nie budują jego atmosfery w żaden sposób. Czyli to jest takie trochę życie obok siebie, chociaż właściwie oni bardzo często współużytkują tą przestrzeń. To jest dosyć ciekawe, że ja pamiętam, że kiedyś prowadziłem zajęcia właśnie ze studentami Erasmusa, którzy przyjeżdżali do Gdańska i próbowali właśnie odnaleźć się w tym mieście. Robiliśmy cały taki projekt właśnie przygotowania takiego pakietu nawigacyjnego dla studentów, próbującego odkryć Wrzeszcz jako tą dzielnicę i taki po prostu trochę pomóc im szukać tych takich miejsc, które pozwoliły im trochę lepiej się w tą dzielnicę mieszać, ale tak trochę prowokuję cię, bo no, nie ukrywajmy, te wszystkie dyskusje, one też no, mają to swoje drugie dno i jednak to, ten taki konflikt między tym wejściem w dzielnicę i tym zastanym życiem, on nie jest zawsze postrzegany jako szansa. Nie wiem, jak ty się do tego stosujesz. Na pewno no, te decyzje, znaczy dyskusje o takich pojęciach jak gentryfikacja, czy właśnie gentryfikacja przez artystów, no muszą też tobie być znane. Jak ty to postrzegasz w kontekście Gdańska? No, są mi znane, bo przyczyniają się do takiego jakby corocznego kryzysu, jaki przechodzę realizując różne działania. Teraz na przykład przygotowujemy się do takiego festiwalu Narracje, który polega na pokazywaniu przeróżnych instalacji na ogół przy użyciu projektorów, po prostu wyświetlaniu, też chyba macie taki festiwal w Łodzi, wyświetlaniu po prostu prac wideo na fasadach budynków i w tym roku właśnie ta impreza dzieje się w mojej dzielnicy, czyli we Wrzeszczu Górnym. Kuratorami są artyści mieszkający we Wrzeszczu, co prawda na takim bardzo nowoczesnym osiedlu w garnizon, więc to też jest takie zabawne, bo oni mieszkali właśnie we Wrzeszczu Dolnym, w jednej z zapyziałych kamienic i jakby sprawiło to, że naprawdę znienawidzili jakoś tam lokalną społeczność, w sensie ta... Uciekli po prostu. To mieszkanie w takiej dzielnicy kojarzyło im się z zapijaczonymi sąsiadami, z wiecznymi problemami ze wspólnotą i tak dalej, i tak dalej. Oni po prostu z taką ulgą kilka lat temu wynieśli się na po prostu totalnie do loftu, na totalnie nowej dzielnicy garnizon i tak jakby mówienie właśnie oni, na przykład mówią o tym, że są mieszkańcami tego Wrzeszcza w ogóle, tak się identyfikują z tym miejscem, są oryginalnie w ogóle z Bydgoszczy, ale też jest to takie, że człowiek tak trochę się czuje dziwnie mówiąc o tym, bo wie, że mieszkają jakby w miejscu kompletnie oderwanym od rzeczywistości, z portierem i tak dalej, i tak dalej. Więc robimy ten... Wrzeszcz się staje taką marką, która mówi, ok, Wrzeszcz Górny ma takie pewnie to znaczenie, że kojarzymy z fajnymi starymi kamienicami, trochę takim klimatem bohemy, ale tak naprawdę ludzie uciekają tego ze swojej bezpiecznej fortecy, tak? Tak, tak. I potem się przechadzają właśnie tymi ulicami i zapominają, że... Znaczy właśnie, no tacy Witkowscy, których jakby osobiście bardzo cenię i lubię, natomiast widzę te wszystkie niebezpieczeństwa, kiedy mówią o festiwalu, któremu kuratorują, czyli na przykład przygotowujemy pracę Konrada Smoleńskiego, która ma polegać na ustawieniu kilku samochodów w mieście, w różnych punktach miasta, znaczy tej dzielnicy, gdzie odbiorca narracji będzie przychodził i to mają być takie samochody dresiarskie, czy tam jak się mówi, penerskie, z których będzie się wydobywał taki mruk i powodował, że człowiek mijając kilka takich samochodów poczuje jakiś rodzaj déjà vu, że coś go dziwnego spotkało w mieście.
I teraz my, jako organizatorzy tego festiwalu, od razu mówimy, no zaraz, ale taki samochód mruczący subbasem gdzieś tam pod oknem sprawi, że po prostu ktoś otworzy okno, weźmie butelkę i po prostu walnie z całej siły w ten samochód, bo po prostu nienawidzi hałasu pod swoim oknem. I jakby jeśli tak mamy wprowadzić go w świat sztuki, jakby czymś, co działaniem, którego po prostu bardzo zirytuje, które sprawi, że on się poczuje w swoim miejscu niebezpiecznie, że jakby skojarzy to tylko z jakąś taką ingerencją wbrew jego woli, to, no to jakby nie, no, no musimy to gdzieś oddalić od tego mieszkańca, gdzieś to wywalić poza. I oni jakby znowu, no, występując, mówią, no zaraz, ale to jest po prostu taka bohemiczna dzielnica, no przecież to jest sztuka, my tutaj... No i znowu zapominają, że oni właśnie mieszkają gdzieś tam w jakiejś twierdzy, fortecy i wychodząc do mieszkańców, to nie jest tak, że oni trafią do tej Julity Wójcik, która mieszka faktycznie tam na rogu, do Tymona Tymańskiego, do Mikołaja Trzaski, którzy wszyscy w tym kwartale mieszkają, tylko trafią do jakiejś tam pani Krysi czy kogoś po prostu, która nienawidzi, jeśli sztuka oznacza coś takiego, to po prostu jej z gruntu nienawidzi i która po prostu nie życzy sobie, żeby coś jej brzęczało na podwórku. To po prostu jest... Jeżeli mogę przerwać, pewnie. Ja myślę, że zapraszanie Konrada Smolskiego jest bardzo ryzykowne i po Wenecji już wiemy, bo tam mieszkańcy właśnie się zbuntowali, że im ciągle dzwonił i doprowadzili do tego, że wyłączył to. Tak, no to... Na długi czas. Bardzo podobno. Można było tylko... W Łodzi też było coś takiego kilka lat temu, tylko że nic nie brzęczało, bo Łodzi wystawione fortepiany, które znowu miały transmitować do filharmonii te dźwięki miasta, natomiast te fortepiany zostały rozebrane, że tak powiem. I, no i transmitowały tam. Jak będą tutaj. Więc z rozstawianiem właśnie takich rzeczy po centrum no jest mocno ryzykowne. No właśnie, tylko że... No, może gdybyśmy bo u nas te wszystkie dzielnice to zdecydowanie nie jest centrum. Ja nie wiem, jakby my, kiedy mówimy... Znaczy wiesz, ja bym powiedziała, że to są centralne dzielnice, ale na przykład ostatnio wiem, bo realizuję teraz projekt w Dolnym Wrzeszczu z mieszkańcami Dolnego Wrzeszcza młodymi, jako taka miękka przykrywka dla rewitalizacji, tak to się trochę określa. I tam wiem, ostatnio gdzieś tam przeczytałam, że właśnie była Magda Gessler, przyjechała do jednej z restauracji w Dolnym Wrzeszczu, na ulicy Dmowskiego. I czytałam, że ona powiedziała, że to jedna z najbiedniejszych dzielnic, takich peryferyjnych dzielnic Gdańska. Więc też się zastanawiam, jak ludzie w ogóle postrzegają to miejsce, ten Wrzeszcz. Ja musiałbym teraz taką krótką przerwę zrobić, trochę opisać, jak to przestrzenie funkcjonuje, bo Gdańsk faktycznie odzyskuje specyficzną historię rozwoju. Proszę zrozumieć, to jest miasto, które Łódź zawsze, no to na pewno Państwo wiedzą, ona eksplodowała. Ona była, nagle stała się po prostu wielką metropolią, można powiedzieć, z dnia na dzień, bardzo upraszczając. Porównując to z historią Gdańska, który po prostu był dosyć mocno organiczny. Czyli te wszystkie historie rozwoju, miasto hanseatyckie, miasto renesansu, właściwie zaczynające rozbudować swoje przedmieścia. Jeszcze takim bardzo ważnym, formatywnym elementem była rozbudowa też, oprócz oczywiście no, siedmiesznych osad na przedmieściach, które też budowały takie swoje otoczenia, jak na przykład Oliwa, to też XIX-wieczny przedmieść. Takim XIX-wiecznym przedmieściem, jakbyśmy dzisiaj nie, w Łodzi powiedzieli, że to nie wiem, Janów może być czymś takim, był kiedyś Wrzeszcz, czyli po prostu za Kejzera Gusia budują się nowe fabryki, nowe osiedla, właściwie na nowych założeniach, jako XIX-wiecznym przedmieście. I Wrzeszcz Dolny właściwie jest taką dzielnicą, tylko że Gdańsk ma taką strukturę, że on ma ileś takich po prostu żyjących dzielnic, które są dosyć, można powiedzieć, takie autonomiczne. Czyli on właściwie Wrzeszcz, można powiedzieć, że to jest jak takie no, dosyć samodzielne przedmieście. I z jednej strony ono niby, można powiedzieć, że to jest peryferia, że to nie jest takie wielkie centrum czy biedna dzielnica, a ono na własne, można powiedzieć, że ono jest jak takie miasteczko w tej całej takiej gdańskiej aglomeracji. Dlatego jak ktoś przyjeżdża i mówi, że to jest biedna dzielnica, no to no nie wiem, no, jakbym przyjął takie typowo kryteria, nie wiem, klasy średniej, tak, cena metra kwadratowego mieszkania na rynku, w którym to jest 6 tysięcy złotych za metr. W Łodzi mieszkanie dewelopera to są jakieś tam, nie wiem, 4 tysiące, więc to nie jest biedna dzielnica, tak. Chociaż wygląda jak po prostu szara i... No oczywiście nie chcę porównywać dzielnic, tylko mówiąc o cenach mieszkań, to jest bardzo prymitywna metoda opisywania przestrzeni miejskiej, tylko chciałem po prostu sygnalizować, że
to jest taka dzielnica, która zaczyna robić się modna i zaczyna robić się droga. Tylko dlatego użyłem tego określenia. No właśnie, ale masz wrażenie, że ona faktycznie zaczyna robić się modna i droga, bo jest tak, że we Wrzeszcz i Górny i Dolny tak. I w ogóle w wielu takich dzielnicach, chociaż chyba nie w Nowym Porcie póki co, jest tak, że rzeczywiście pojawiają się ci deweloperzy typu Hossa, typu Górski, typu Han, jak to się nazywa, ten Quattro Towers, to jest też Hossa chyba. Nie, to jest Heinz. To tak, jest taka firma, która buduje nawet taki wielki po prostu wysokościowiec, drogi apartamenty, tutaj będziemy. W którym nie ma nikogo. Dokładnie. I to jest tak, że oni, że ciągle od iluś lat mówiło się, pojawił się garnizon, to faktycznie jest dosyć popularny, ale znowu, no tam są dwie knajpy i jakby jak ja tam na przykład, no nie chciałabym tam spacerować, to nie jest jakaś manufaktura, tutaj tak pan taksówkarz zachwyca manufakturą, że tam można właściwie cały tydzień spędzić, to no to serio? Nie wiem, czy tak jest, no w każdym razie czytam Off Piotrkowska, no nie wiem, czy tam. Ja, to jest dużo. No właśnie, wiem, dokładnie. W każdym razie u nas w ogóle nie ma takich miejsc, ani jak manufaktura, ani jak Off Piotrkowska. I to jest tak, że właśnie teraz wybudowali centrum Kuźniczki i Górski buduje w Dolnym Wrzeszczu takie osiedle, które znowu jest takie, wiecie, no, piękne malowce i tak dalej, i tak dalej. Znowu ktoś, i znowu co chwilę... Piękne, młodych i bogatych. Tak, i przy takich okazjach pojawia się takie mówienie, tak samo jak właśnie było przy tak zwanych Quattro Towers, to są takie cztery wieże, które stoją w centrum Wrzeszcza, które ma dość niską zabudowę. Bardzo dużo ludzi się tam handryczyło o te takich działaczy, handryczyło się o te cztery wieże, że one są po prostu jak pięść w oko. Ale zawsze ten argument był, że no tam się wprowadzą ci yuppies i po prostu hipsters i oni jakby ożywią całą dzielnicę, że właśnie w ogóle powstał wtedy pierwszy w Gdańsku Starbucks tuż przy tych czterech wieżach i to było takie coś, że Jezu, tam wszyscy będziemy siedzieć po prostu pić te nasze latte. I słuchajcie, i to jest nieprawda, bo po prostu w tych wieżach nie ma nikogo. Ja tam raz się zjawiłam, bo byłam ciekawa, jak wygląda. Akademii Medycznej tam najmniej. Tak, i właśnie znowu tacy ciemnoskórzy studenci tam mieszkają, tak się przemykają tymi korytarzami długimi, wąskimi. Ja tam, jak się tam zjawiłam jakieś powiedzmy pół roku temu, bo szukałam przestrzeni na wydarzenie jakieś tam artystyczne i byłam przerażona, bo to naprawdę było tak samotne, straszne miejsce i pomyślałam sobie, że jeśli tam, co mijam to miejsce wieczorem, tam się palą po prostu światła w czterech oknach i po prostu jest totalnie pusto i nie ma nikogo, kto by zszedł na dół do Starbucksa, po prostu niestety nie wydarzyło się to, to po prostu sobie myślę, że to się z jakiegoś powodu nie dzieje, to się nie wydarzy chyba. To nie jest tak, że te miejsca przyciągną, w sensie tych ludzi chyba nie ma w tym mieście. Abstrahując od Konrada Smoleńskiego, w Wenecji miał kuratora złoży. A mam takie, no, pani mówi, że organizujecie festiwal podobny do łódzkiego, czyli do tego festiwalu światła, który on się trochę różni, ale... No, tak, różni się bardzo. Ja mam takie pytanie do publiczności. Czy uważacie, że festiwal światła w Łodzi się uda? Właśnie ja chciałam nawiązać do tego, bo pani powiedziała przed chwilą, że u was to jest jakoś tak, że w różnych miejscach Gdańska jest zorganizowane. U nas jest po prostu Piotrkowska, którą nazwano zresztą salonem, wiceprezydent wstępnie nazwał ją salonem miasta, ale po prostu takim tandetnym, nieżywym salonem, który ożywia się właśnie w takich sytuacjach, kiedy po prostu jest jakiś totalny spęd i to się dzieje tylko tu. I sama idea tego festiwalu, moim zdaniem, nie jest zła, ale to kompletnie jakby efekt jest... Znaczy może inaczej, w ten sposób. Ja nie wiem, czy festiwal światła coś w Łodzi zmieni. Nie chcę tutaj go recenzować, ale sądząc po ilościach ludzi, którzy do niego przyszli, to on się uda. Łodzianie go kupili. I tyle. Dlaczego tak się stało? Ja się zastanawiam właśnie, czy ta frekwencja tak naprawdę super wysoka, czy to jest jedyny miernik tego, czy to się udało. Właśnie. Są różne parametry. Pytanie brzmi, czy on coś zmieni. Ale co on miałby zmienić? Znaczy mnie się wydaje, bo ja jestem importem. Ja jestem z Wrocławia. I od iluś tam lat zawsze słyszałem w Łodzi, że jest totalny dół. Ten festiwal być może pozwolił ludziom, Łodzianom, no, powiedzieć jest, albo może być ok. W sensie, że wyciągnął ludzi na ulicę, tak? Tak, żeby oni zobaczyli to miasto, że... Tak. Właśnie nie zobaczyli miasta, zobaczyli Piotrkowską, którą
No niekoniecznie, ja się włóczyłem po tych bocznych tam. No nie, ale no to no, na maluszki jeszcze coś się działo. To właśnie może... No dobra, to ja się zamknę. Nie, nie, spokojnie, bo właśnie chciałem poprosić też, żebyś opowiedział o narracjach, bo on jest zupełnie innym festiwalem, on właściwie... To, co tu się działo, ja się zawsze zapominam, to się nazywa, to jest Light Move Festival. Coś takiego, no. Tak, tak, bo mi się teraz myli to z Toruniem, który z kolei miał dwa pole, Skyway. Tak, Skyway. Ona zupełnie ma inny profil, bo tam on jest takim bardziej taką sztuką popularną, jeśli to w ogóle można mówić. Tam, powiedzmy, tą sztuką popularną, tam więcej jest takich animacji 3D, elewacji, jest bardziej taki efekt ciastka. Podczas narracje są, ona jest nastawiona na współpracę z artystami, interwencją w ramach poszczególnych dzielnic, czyli to nie jest tak, że wszystko kumuluje się na ulicy Piotrkowskiej w salonie, tylko to jest faktycznie dialog z przestrzenią dzielnicy. No i to jest dosyć ciekawe, może opowiedziałbym, tak. Też tak. Jest tym elementem takiego po prostu odkrywania pewnych tak. przestrzeni, które właściwie działają na pewnej takiej autonomicznej zasadzie pewnej dzielnicy w mieście. Tak, znaczy ja widzę dużo walorów we wszystkich tych festiwalach i dużo mankamentów również, trochę innego rodzaju. Ale dużo o formule, bo wydaje mi się, tak, że formuła państwa... narracji nie jest zbieżna z Skyway czy właśnie z tym Light Move, w tym sensie, że narracje są niespektakularne i to jest też dużym powodem do rozczarowań zawsze, jak się mówi o tej sztuce światła, dlatego my w ogóle nie nazywamy tego festiwalem światła, to wtedy ludzie naprawdę oczekują, że na ich oczach po prostu budynek wybuchnie, po prostu mapping sprawi, że budynek będzie spacerował po mieście i tak dalej, a narracje w ogóle takie nie są. I powiedzmy sobie szczerze, one miały jakieś tam aspiracje, żeby takie być na początku, tylko po prostu nie było na to pieniędzy, więc one siłą rzeczy uczyniły z czegoś, co było niedostatkiem, uczyniły jakby niby swój walor, czyli że są bardzo związane ze sztuką, która nie jest spektakularna, czyli one polegają na tym, że te projekcje na budynkach to są na ogół po prostu prace wideo dosyć ambitnych artystów, na ogół, można tak powiedzieć, też głupio mi tych rzeczy mówić, ale na serio jest różnica, czyli jak jadę na Skyway, to nie widzę tam za bardzo treści, ale za to faktycznie wszystko żyje, chodzi, tak. Rusza się, kwiaty, fajerwerki, coś takiego i widzę w tym duży walor, w sensie ludzie to uwielbiają, tam są po prostu tysiące ludzi. W Gdańsku są również, mówię wam, tysiące ludzi, w zasadzie tysiące ludzi chodzą na te narracje. I ja nie wiem czemu, bo faktycznie dużo tam rzeczy jest trudnych, kurator jest na ogół zawsze inny co roku. Na ogół to byli kuratorzy zagraniczni, teraz tacy totalnie lokalni. W przyszłym roku znowu jakiś taki ambitny kurator gdzieś tam z Polski będzie i to faktycznie, no chyba mogę powiedzieć szczerze, że stawia na taki... Na to, że człowiek gdzieś tam z tą mapką chodzi, gubi się w jakichś zaułkach i nagle widzi architekturę, która jest jakoś oświetlona sztuką, powiedzmy, nie tym światłem i nie animacją 3D, ale sztuką i widzi faktycznie to miasto, no mu się jakoś tak czarownie objawia przed nim. Faktycznie można bardzo ten Gdańsk pokochać przez tę narrację, bo to jest listopad, więc jest taka aura przytulna, cmentarna trochę w Gdańsku, w tych dzielnicach, w których byliśmy. To są na ogół stare dzielnice, takie peryferyjne, że tak powiem, czy takie zakapiorskie czasem i one nagle faktycznie ożywają dla tych przybyszów z zewnątrz. Tylko teraz jest ten inny problem, że my wchodzimy z tymi projekcjami trudnymi na ogół, niezrozumiałymi dla przeciętnego odbiorcy, takiego odbiorcy, który mieszka często w tych dzielnicach. My tam wchodzimy, my mu coś wyświetlamy, a on na przykład się wychyla z papierosem i krzyczy niecenzuralne słowa, bo nikt do niego nie dotarł wcześniej i mu nie powiedział, nie wyjaśnił. To jest ten mankament u nas, że jakbyśmy byli na salonie, jakbyśmy zostali na długiej, czyli naszej piotrkowskiej, to by nikt się nie czepiał, bo ludzie by przyszli do salonu. Oczywiście ci ludzie z tego Dolnego Miasta by w ogóle nie przyszli tam. Natomiast ci odbiorcy, tysiące odbiorców narracji by przyszły na salon i nikt by się nie czepiał, bo by sobie na tych typowych budynkach tam coś grało. Natomiast jak my ich ciągniemy, odbiorców na przykład na jakieś nowe ogrody, totalnie nieznane takie miejsce, to oni przychodzą, odkrywają te nowe ogrody, ale przy okazji robią strasznie dużo hałasu, strasznie tam tramplują ludziom i no, stworzy taki efekt zoo. Czyli, że mieszkańcy autochtoni
wyglądają przez okna i wyglądają tak, jak wyglądają, czyli to nie są po prostu hipsterzy, to są jacyś ludzie, którzy tam mieszkają i często nigdy nie byli poza tym miejscem i tak dalej. A tam chodzą takie grupki po prostu zapaleńców i miłośników sztuki i patrzą sobie na te prace, ale też na tą panią w oknie, to jest dla mnie okropne, w sensie ja mam duże dylematy związane z tym. Dlatego tutaj jest potrzebna niestety ta praca po prostu rozmów z mieszkańcami, bycia z mieszkańcami, a to wymaga, już nie będę mówić oczywistości, ale wymaga bardzo długiego procesu i to się na ogół nie dzieje, bo taka instytucja kultury jak nasza, która nie ma doświadczenia w projektach partycypacyjnych, dopiero się tego uczy i tam się tym podnieca, typu chodźcie zrobimy, część naszego budżetu w przyszłym roku będzie w ogóle rozporządzana przez mieszkańców, tak jakby no, wszyscy się tym podniecamy, nikt nie ma z nas doświadczenia, nikt z nas nie ma na to siły i w efekcie rozwieszamy kartki o tym, że będzie im świeciło w okna, albo pytamy wspólnot, które w ich imieniu odpowiadają, a oczywiście tak formułują, tak sformułowane jest to pytanie, że większość mieszkańców niestety na przykład tego nie rozumie i nie wie, o co chodzi. Więc to jest dla mnie taki z kolei duży wstyd tego festiwalu, że on tego i każdego innego, jaki organizuje niestety, że te działania po prostu nie są dla tych ludzi, którym świeci, którym hałasuje. No, ale ta formuła chyba właściwie dotarła do takiego krytycznego momentu przy okazji całej sprawy z komisarzem na Białej, interwencji tak. We Wrzeszczu. To po prostu któryś z mieszkańców, który nie wiedział o tym, że odbywa się impreza pod jego oknem, zadzwonił, że po prostu jest dziki tłum. W sekundę przejechałby 10 ratywozów policji z bliskiego komisariatu i doszło tam do prawie, tak. Że tam po prostu walk na ulicy. No, może przesadzam trochę, ale faktycznie było takie pokazanie tak. Tego konfliktu tych dwóch w ogóle innych grup odbiorców w przestrzeni miejskiej, które tak naprawdę w ogóle faktycznie z sobą nie rozmawiały. I ja pamiętam, że też mnie ostrzegałem z kolei, bo też chcę nawiązać trochę do instytucji Łaźni, bo też była dosyć ciekawa historia w Gdańsku. To była taka inicjatywa właściwie bombardowania punktową instytucją kultury w bardzo trudnej dzielnicy, takiego rzucenia na spadochronie instytucji. To pierwsze wystartowało w Dolnym Mieście. To jest bardzo specyficzna dzielnica. Właściwie Gdańsk, centrum Gdańska zostało zniszczone w czasie wojny w 98%. Właściwie główne miasto było morzem ruin. No, skutek działań wojennych, później zniszczeń przez Armię Czerwoną. To miasto zostało zniszczone, ale Dolne Miasto ocalało. Ono nie zostało aż tak mocno zniszczone, chociaż ja z kolei później już mieszkając w Irlandii poznałem Niemców, którzy byli no, potomkami rodziny, która tam mieszkała i faktycznie część tych budynków była zniszczona. Później oprowadzaliśmy ich po dzielnicy, szukając miejsca, gdzie mieszkała mama Oligiera. No ale generalnie to została dzielnica zasiedlona mieszkańcami i ona jako dzielnica robotnicza się niszczała tak jak wiele dzielnic w centrum Łodzi. No i jako taką próbą po prostu takiej właśnie bardzo wstępnej, pierwszej takiej gentryfikacji, można powiedzieć, właściwie zaplanowanej gentryfikacji, czyli takiego poprawiania stanu dzielnicy jeszcze przez ówczesne władze, było zlokalizowanie dzielnicy instytucji kultury w sercu Dolnego Miasta. I pamiętam, że wtedy dosyć buńczucznie ówcześni prezydenci mówili, no za kilka lat będziemy mieć 100 kawiarni na Łąkowej chyba, tak? Czyli takiej głównej ulicy tej dzielnicy. Oczywiście nie ma ani jednej. Nie ma, znaczy są, ale pamiętam dyskusję z pracownikami właśnie jeszcze jako student, jak robiłem tam, właściwie podpytywałem, jak to funkcjonowało. I oni mówili, że na początku to była faktycznie trochę taka walka o przetrwanie i próba po prostu realizacji całego programu społecznego, dlatego żeby nawiązać kontakt z mieszkańcami, ale to było wypracowane latami. Długiego procesu i później, już wiele, wiele lat później rozmawiałem z kuratorami z Łaźni 2, która tak samo została zrzucona tym razem na Nowy Port, ostrzegając im, żeby nie szli właśnie drogą takiego festiwalu spadochronowego, tylko zaczęli proces bardzo, bardzo wcześnie, właściwie wyprzedzająco, tak. Przygotowując po prostu partnerstwo między potencjalnymi no, mieszkańcami, które mogliby się to zaangażować i artystami, którzy byliby rezydentami w tej dzielnicy, bo taka była idea. Ale generalnie no jest to bardzo duży problem, duży dylemat, bo faktycznie to jest wejście w bardzo ukonstytuowaną taką tkankę społeczną. Nie wiem, jak postrzegasz ten eksperyment właśnie, czy to wypaliło? Może opowiedz też trochę więcej, jak to z twojej perspektywy wygląda.
No ja nie wiem, czy on wypalił. On chyba, to chyba musi potrwać wiele lat. Ja myślę, tak, że nawet... Ona się natomiast domówiła na Nowym Mieście. Wydaje mi się, że ona jakoś po tych wielu, wielu latach... Nie, właśnie widzisz, dużo ludzi mówi z kolei, że ona się zadomowiła wśród tych młodziaków, których łaźnia zaprasza do swoich realizacji. Właśnie to u nas chyba, to ma cały taki projekt, tak, gdzie są dzieciaki ze szkół właściwie sztuki współczesnej. Czyli to też jest dosyć ciekawe, że oni wprowadzili program nauczania sztuki współczesnej właściwie od dzieci już od szkoły podstawowej. Tak, ale z kolei starsi, czy na przykład już rodzice tych dzieci się nie identyfikują z tymi działaniami i jednak cały czas jest odrobina takiego poczucia, że tam po prostu jakaś banda freaków przychodzi na te wszystkie wernisaże, że to są ludzie nie stamtąd i człowiek ma takie poczucie. Jak myśmy robili narrację na Dolnym Mieście, to były incydenty z jakąś grupą młodych mężczyzn, którzy przyszli z siekierami na... jakby na festiwal i zaczęli, no po prostu dosłownie takie historie jak sprzed 30 lat, więc rzeczywiście tam jest jakieś takie poczucie chyba niedopieszczenia jakby mieszkańców, no i chyba ono jest uzasadnione. Ja myślę, że w Nowym Porcie faktycznie oni może sobie troszkę wzięli do serca twoje słowa, bo tam się dzieją takie rzeczy typu, jeśli w tej łaźni dwa działa kino, nazywa się Kinoport, to na przykład są tańsze bilety dla mieszkańców. Czyli repertuar chyba też. Tak, jest to taki, tak, są poranki takie dla dzieci, dokładnie. Nie ma samych ambitnych filmów jakichś tam, tylko są na przykład po prostu coś dla dzieci, żeby można było coś zrobić z dzieckiem rano w Nowym Porcie. Tylko ja nie wiem, czy to w ogóle, znaczy po prostu, no mówiąc strasznie banalnie, głupio mi tak się mówić, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że akurat sztuka i kultura dla na przykład bardzo biednej osoby mieszkającej w Zapyżowej Dzielnicy nie jest żadnym priorytetem życiowym i jakby to jest kwestia survivalu, a nie jakieś tam filmów w kinie czy coś, ci ludzie nie mają czasem co jeść i po prostu dla nich to jest obraźliwe i że się im proponuje sztukę, bo to w ogóle nie w żaden sposób po prostu nie jest im potrzebne. No niestety, ja się dosłownie z takimi reakcjami spotykam i ja czasem się wstydzę tego, że ja po prostu idę tam i mówię do nich o takich sprawach, bo jak przychodzę i widzę, w jakich warunkach mieszkają, no to co ja myślę, no to no ja też bym nie chciałbym iść do kina, jakbym miała tak mokro w domu, albo szczury, albo nie miałabym toalety w domu. To po prostu są sprawy strasznie stereotypowe, ale niestety prawdziwe w wielu dzielnicach Gdańska, typu Biskupia Górka, Nowy Port, nawet Dolny Wrzeszcz, nawet miejsce, gdzie skąd pochodzi Ginter Grass, który przyjeżdża do nas i mówi, no fajnie, że postawiliście mi, że tutaj pomnik robicie albo ławeczkę Grassa, tylko może byście na przykład najpierw toalety ludziom w domach zamontowali, w tym domu, w którym ja mieszkałam, no ale Lewela, no to są takie sytuacje, nie? Tak, to prawda. Przecież też jest dosyć inna interakcja, jeśli wprowadza się do takiej dzielnicy. No ja z kolei mam doświadczenia z pracy ze swoją wspólnotą i faktycznie to jest wejście w dzielnicach, gdzie na przykład ludzie znają się latami. To jest tak, to, że osoby, które tam mieszkały po prostu przez dziesiątki lat, no znają się jak łyse konie. Sąsiad rozumnie i opowiada, jak po prostu wspólnie jeszcze, jak były ciężkie czasy, to po prostu mieli wspólny ogród, który uprawiali na zapleczu. Później to był miejski ogród jarnocki, teraz to sprywatyzowano. Każdy wyszarpał sobie tam fragment, ale... A na jakiej ulicy mieszkałeś? Na Mickiewicza. Mieszkam cały czas tam, znaczy kursuję między Łodzią a Gdańskiem. Sąsiad zawsze tam pracuje w piekarni, która jest po prostu dwie bramy dalej i codziennie rano, właśnie co sobotę tam naprawia samochód na dole. Wszyscy się trzymają, to dosyć trudno. Jak ja się wprowadziłem, to właściwie jak dowiedzieli się, że mam cokolwiek związanego z pracą w urzędzie, no to ja z kolei jestem tym pierwszym od telefonowania, tam przelatywaliście telefonów urzędników w Gdańsku. Więc ta taka symbioza i współpraca właściwie sąsiedzka, która można powiedzieć, że w tych osiedlach, nie wiem, europejskich, takich budowanych, gdzie ludzie się zasiedzają, ona często się nie zadzierzga, to tam po prostu wpisałem się od razu w ten taki schemat współpracy sąsiedzkiej takiej właśnie starej dzielnicy, co też jest dosyć no ciekawym, mi się wydaje, zjawiskiem, ale też no, jednak wymaga też takiego opuszczenia gardy i bardzo mocno no, traktowania jednak no, ludzi z dużym szacunkiem przy wejściu i zamieszkaniu w takiej dzielnicy. Nie wiem, jaka jest twoja percepcja jako osoby, bo rozumiem, że jedna rzecz to jest na pewno też taka interwencja, no, powiedzmy trochę spotochronowa, ale no, jak to wygląda, jeśli chodzi o mieszkanie w centrum? Nie wiem, czy masz też takie doświadczenia, w której części Gdańska mieszkasz, tak, jeśli też
pytał. Tak, mamy, znaczy i zdarzyłam i mieszkałam na nowej dzielnicy, w nowej dzielnicy Jeścisko, takie nowe całkiem Gdańsk Południe. I od lat się tułam po Wrzeszczu, z miejsca na miejsce się przenoszę. No i chyba najważniejszy przykład w mojej obecnej kamienicy, ja wynajmuję mieszkania i w obecnej mojej dzielnicy jest tak, i kamienicy, że najważniejsze jest, czy to jest moja własność, bo to nie jest moja własność, więc jestem po prostu jakby obywatelem drugiej kategorii mojej kamienicy, czyli pani z góry nienawidzi moich kotów, bo po prostu się załatwiają u niej w ogródku i ja nie mam prawa, one nie mają prawa się tam załatwiać, bo ja nie jestem właścicielką tego mieszkania. Więc to jest chyba najważniejsze i ja po prostu tak jakby nie jestem, znaczy ja się nie czuję częścią, ja po prostu nie mam jak dotrzeć, no bo barierą jest właśnie to, że to nie jest moja własność. Nie wiem, co bym musiała zrobić, żeby po prostu, no właśnie faktycznie, no może trzeba się włączyć w te sprawy dzielnicy, no ja bardzo jakby się włączam w sprawy dzielnicy, tylko to dla tych państwa nie jest wymierne, bo oni mają inne jakby priorytety. Tak, ogródek z priorytetem, ten wewnętrzny, żeby coś tam, a nie, że obok budują nową politechniczną i że ja mogę tam sobie działać w jakimś komitecie czy czymś, ale po prostu to ich nie interesuje, bo to nie jest ich własny ogródek. Więc raczej chyba ludzie mają takie bardzo ograniczone, zawężone myślenie do swojego własnego domu, w którym posiadają... to jest właśnie to, przy każdej tej imprezie, gdzie bardzo często jest taka reakcja, że się mówi, dzień dobry, tutaj byśmy tak panu, tutaj by był taki koncert i tak dalej, i tam i pan mówi, tu tak, tu nie, bo tu jest już granica, to jest jego, więc tu nie, a tutaj, to go tego nie obchodzi w ogóle, on zamknie drzwi, zareguluje, po prostu on tego nie widzi, nie słyszy i do widzenia, ale jakby tu, gdzie jest moje, to nie. Więc przy starszych osobach to bardzo mocno i silnie działa. To moje pytanie było takie, czy widzisz jakiś jednak pozytywny aspekt, bo dosyć, ja nie wiem, czy Państwo też mają takie percepcje, że my teraz malujemy to jednak dosyć czarny bal. Faktycznie no, ta cała historia, którą opowiadamy, ona jest dosyć konfrontacyjna jednak. To jest w pewnym sensie pewna inwazja, przejęcie pewnego terytorium, bardzo często to jest jednak konflikt. To czy widzisz to jakiś pozytyw z właśnie pojawienia się tych takich progresorów, którzy tam próbują jednak zamienić tą dzielnicę na takie swoją przestrzeń, bo to faktycznie jest bardzo często jednak taki, no, próba przebudowania miasta na swój sposób. I tak. Taki trochę przyspieszenia, pamiętam dyskusję, jak właśnie był organizowany taki dzielnicowy budżet obywatelski, kiedy właściwie osoba z zewnątrz powiedziała Radzie Dzielnicy, oddajcie połowę swojego budżetu dla głosowania takiego dla mieszkańców. Która była totalnym, właściwie można powiedzieć, takim eksperymentem społecznym. To nie było, na pewno nie wynikało z jakiejś podstawowej potrzeby. Pamiętam, jak był organizowany właściwie skwer przed moją kamienicą. Pierwszy taki projekt, który zrealizowany z tych pieniędzy rozdysponowanych bardzo skromnymi środkami, jakieś tam 40 tysięcy złotych, wydzielone przez Radę Dzielnicy, później Zarząd Dróg i Zieleni, czyli taka organizacja jak u nas Zarząd Ziemi Miejskiej, włożyła to później też swój wysiłek, uporządkowała to wszystko, ale to był eksperyment taki na zasadzie bardzo mocno spodokronowej. Wątpię, żeby to można było uczciwie powiedzieć, żeby to wyrosło jakoś tam z poprzedni dzielnicowych, ale bardzo dobrze się przyjęło, bo okazało się, że nagle to, czego nie wiem, czy to do końca byli świadomi też autorzy tego projektu, że faktycznie to była dzielnica, gdzie się mocno zmieniła struktura społeczna. Bardzo mocno pojawi się rodziny z dziećmi. Dzięki temu to zaczęło żyć. Do tego stopnia, jak wandale zniszczyli tam część zabawek po imprezie sylwestrowej, posmarowali tam te wszystkie urządzenia dla dzieciaków, było ileś młodych osób, które po prostu były absolutnie wkurzone, chciały się same tam po prostu zorganizować, żeby to wysprzątać. Na szczęście to było objęte gwarancją, przyszli pracownicy miejscy i to wysprzątali, więc no, ja mam takie doświadczenie, że z jednej strony to faktycznie jest no, naprawdę takie poszarpanie osobami, które były przystosowane do zupełnie innego trybu życia, to może być bardzo negatywny proces, może mieć te zupełnie pozytywne aspekty. Jak ty na to patrzysz? Myślę, przez pryzmat tego, o czym mówiliśmy wcześniej. W przypadku organizowania wydarzeń, to też mam teraz taką naukę bardzo fajną właśnie, realizuję na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, która dostała budżet unijny na taką miękką rewitalizację, na taką podpórkę twardej rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza. Dostali pieniądze, żeby szybko do końca roku zrobić coś z mieszkańcami, dla mieszkańców, za pieniądze unijne, żeby pokazać, że to nie jest tylko przemalowywanie fasad.
No i to są warsztaty, ja realizuję takie warsztaty organizowania wydarzeń kulturalnych. Uczestnikami są, jest młodzież dokładnie właśnie z tego Dolnego Brzeszcza, mieszkająca tam. Mamy zorganizować w ramach tych warsztatów dwa wydarzenia kulturalne. Jesteśmy teraz, jutro dokładnie realizujemy pierwsze. To jest wydarzenie całkowicie po prostu przygotowane, wymyślone przez te dzieciaki, przez tę grupę 7 osób stamtąd, gdzie to są dosyć świadome osoby, choć nie zawsze, często też po prostu bardzo przypadkowe. I one jakby zrobiły swoje własne, bez żadnych tam jakichś narzędzi partycypacyjnych, badanie takie jakby odbiorców, czyli Dolnego Brzeszcza, i wyszło im z tego, że odbiorca Dolnego Brzeszcza młody, bo to pierwsze wydarzenie jest dla młodych, drugie dla starszych. Wyszło im, że odbiorca z Dolnego Brzeszcza słucha hip-hopu. Ci ludzie nie słuchają hip-hopu, bo się tym nie znają, ale faktycznie zrobili wydarzenie, znaczy jutro je zrobimy, ale wymyślili wydarzenie, które jest totalnie pod odbiorcę. Takie mam wrażenie, ponieważ jakby jest tak ogromne nagle zainteresowanie tym wydarzeniem, że to chyba musi być pod odbiorcę. To chyba dobrze im wyszło. I za 10 tysięcy złotych brutto, bo taki jest budżet jednego wydarzenia, przygotowują coś, co przyciągnie po prostu masę ludzi z tamtej dzielnicy. Będę mogła to powiedzieć jutro, jak to się udało, ale wygląda na to, że przyciąga masę ludzi z dzielnicy, a jest po prostu bardzo niskobudżetowe, jest przygotowane przez dzieciaki stamtąd i to mi dało takie poczucie, kurczę, no to po prostu ja tutaj mam jakieś setne budżety, robię coś tam, głównie to właściwie robię to, co mi się podoba, tak naprawdę to robię to, bo ja to czuję, to są artyści, które ja czuję, a tutaj po prostu, jeśli dobrze stargetuję, jeśli dobrze wyczuję ludzi i naprawdę pójdę na ulicy, zapytam się ich po prostu, hej, jakiej muzyki słuchasz? I on mi powie, słucham takiej i takiej. I ja zrobię to wydarzenie dokładnie dla nich, no to po prostu totalnie trafiam do nich natychmiastowo. Oni czują, że to jest dla nich, oni czują, że ja wsłuchałam się w ich potrzeby. No i po prostu tak prosta rzecz sprawi, że oni tam przyjdą i mnie zaakceptują. Że oni po prostu, że znalazłam jakby do nich klucz, czy nawet nie ja tutaj, tylko te dzieciaki znalazły klucz do ludzi młodych z Dolnego Brzeszcza. I w ten sposób będziemy też przygotowywać drugie wydarzenie dla osób starszych, po prostu jakby chodząc i pytając. To wymaga ogromnej siły takiej wewnętrznej, żeby się wystawić tak mocno na ludzi, ale no ewidentnie jest kluczem. Myślę, że rozmawiamy tutaj już dosyć długo między sobą, ale domyślam się, że Państwo też mają jakieś pytania, albo no, chcielibyście być może poruszyć któryś z wątków, który my tutaj wspomnieliśmy i no, podpytać Natalię też o to, jak Państwo patrzą na te kwestie. Zapraszam serdecznie do głosu albo pytania. Jeśli nie będziemy dalej rozmawiać. Myślę, że ja bym tak chciał wrócić do tego pytania, które padło w tytule w ogóle spotkania. Czy zamieszkiwanie w Śródmieściu jest przymusem czy przywilejem, jak to wygląda w Gdańsku? Właśnie. Jakie są Państwa doświadczenia? No właśnie mi się tu rozjeżdża pojęcie tego Śródmieścia. Jeśli mam na myśli faktyczne Śródmieście nasze, czyli takie główne miasto, to mam wrażenie, że to jest modne w jakichś bardzo ograniczonych kręgach w Gdańsku. W sensie, że nadal to jest taka, może nie wiem jak było w Łodzi, być może podobnie, ale główne miasto w Gdańsku to była taka dzielnica właśnie robotnicza i dużo mieszkało tam takich osób, więc to nie jest miejsce z tradycjami zabawy, właśnie tego salonu, tam po prostu życie musi się kończyć bardzo szybko w nocy, bo inaczej to przeszkadza starszym osobom mieszkającym tam wciąż, więc to nie jest najbardziej komfortowe miejsce do mieszkania. Mi się wydaje, że jednak o wiele modniejsze jest w tej chwili wybieranie dzielnic Gdańska i to też widać po cenach mieszkań. Ja na przykład właśnie ostatnio zetknęłam się, mamy, może Państwo wiedzą, taki najdłuższy falowiec, taki najdłuższy blok tam na świecie czy coś tam. Falowce na... W Europie. W Europie, dobra. A który jest dłuższy na świecie? Tak, właśnie, chyba w... Gdzie? Na pewno gdzieś są tego typu ekstrema. Tak. Jak ktoś mi kiedyś... Kolumbia czy coś, kurczę, nie wiem, ale gdzieś tam... No. W każdym razie falowce na Przymorzu, które były długo uważane teraz... Blok, który ma kilometr gości i idzie takimi zegzegami. Tak, taki wąż, jakby serpentyna do morza idąca. Żeby to... było zabawnie, jeszcze architekt mówił, że... Znaczy nie wiem, czy to jest prawda, ale podejrzewam, że chyba tak, że inspiracją był układ ulic miasta Hanzeckiego, które zawsze były prostopadłe
do wody i tak samo te falowce stoją takimi po prostu wielkimi tak. po prostu szefami. Dokładnie. Tam mieszka, w falowcach mieszka ponad 5000 osób, więc tak. to jest jakieś miasto. I, no i to po prostu generalnie trochę jak taki, ponieważ tam do 15 października działały sypy, takie gdzieś po prostu wrzucało śmieci kolektywnie, więc to bardzo często ludzie niestety nazywali takim sypem ludzkim, czyli po prostu masa ludzi samotnych, mieszkających obok siebie w takich kiszkowatych mieszkaniach. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że spotkałam ostatnio, bo bardzo tam eksploruję te falowce pod kątem zrobienia czegoś dla ludzi z nich i spotkałam ostatnio kilkoro studentów, którzy jakby przyjechali do Gdańska z miejscowości okolicznych i specjalnie kupili mieszkania w falowcach. Kupili, nawet nie, że wynajmują, tylko po prostu dla nich to jest poczucie, że mieszkają w miejscu historycznie ważnym, niesamowicie dobrze położonym, czyli tu morze, jakiś park świetny, a tutaj uniwerek zaraz po prostu za rogiem. Czyli dla nich po prostu mieszkanie tam jest modne, gdzie no, nawet mnie przerażają tam te miejsca. A oni jakby już czują, że to jest po prostu to, że to świetnie się tam mieszka, po prostu, że, to jest, że mieszkam w miejscu historycznym. Więc raczej w ten sposób to się teraz odbywa, że takie miejsca, które jeszcze na przykład 15 lat temu mówiło się, że one są zbudowane na ileś lat i się je zburzy, to nie, ludzie kupują teraz tam mieszkania, ceny są stabilne i dosyć wysokie i na pewno się ich nie zburzy przez najbliższe 30-40 lat. A Śródmieście wydaje mi się bardzo miejscem wymarłym i nasze Śródmieście. Mieszkanie w Śródmieście nie wydaje mi się modne za bardzo. To jest takie jednak miejsce turystyczne, takie jak wiecie, jak tak samo Sopot, że latem po prostu latem tam wszystko żyje, inwazja, a jakby teraz już na przykład teraz w sezonie to na Facebooku klimatyczne zdjęcia z Długiej są takie, że jest pokazana piękna Długa i po prostu nie ma ani jednej osoby. Ja sobie właśnie tak zastanawiam, wow, klimatyczna Długa, przecież człowiek się boi tam przemknąć, bo po prostu jest niebezpieczny. Ja właśnie tutaj jeszcze do tej dyskusji chciałem nawiązać, bo to jest w ogóle ciekawe, że ja mam wrażenie, że my w Polsce chyba bardziej cenimy sobie przymioty takich dużych osiedli gdzieś mieszkaniowych niż Śródmieście jako nacja w ogóle. I ciekaw jestem, z czego to się może brać. Czy my jesteśmy w stanie wrócić jako nacja do Śródmieść docelowo? Bo jak się patrzy na nie wiem, właśnie nieruchomości, na stan zadbania o te osiedle i tak dalej, to jednak jakś tak człowiek zaczyna powątpiewać, że ludziom tam faktycznie jest dobrze, mimo że tak. połowa świata się odwróciła tak, od tych wielkich osiedli, to my jakoś cały czas tam trwamy i nawet są artykuły w prasie, które mówią, że gdzieś tam się odradzają. Zależy od wycenia właśnie jakichś społecznych i tak dalej. I teraz właśnie pytanie, czy my tam zostaniemy już tak trwale? Mm-hmm. Czy jesteśmy w stanie się ruszyć do centrum? Znaczy, ja mogę powiedzieć najpierw szybko o Gdańsku ogólnym, bo to faktycznie jest dosyć ciekawy kazus, bo to było jedno właściwie z takich dwóch modelowych powojennych odbudów historycznych, starożytnych, chociaż to Gdańsko się nazywa Gdańsk ogólny. I ono było budowane jako osiedle modernistyczne. Przecież tam w ogóle zupełnie zmieniono układ też tej struktury przestrzennej. No kiedyś przecież te wszystkie kamienice takie z traktami i z przedprożami i z właściwie tą zabudową, można powiedzieć oficynową, no to była bardzo gęsto zabudowana tkanka. 90% powierzchni zabudowy tych kwartałów gdańskich naprawdę była taka, no po prostu tak jak XIX-wieczne serce miasta. No i to zostało zupełnie odbudowane na zasadach modernistycznego osiedla, tylko że z historycznymi fasadami. I to była bardzo świadoma decyzja, ale też zostało zasiedlone jako osiedle mieszkaniowe. I właściwie ono wykształtowało się jako osiedle mieszkaniowe też takim bardzo podstawowym zestawem usług. Czyli ono odrosło rzeczami, które są potrzebne do życia, do mieszkania, ale nigdy nie było takim właśnie tętniącym Śródmieściem, jak się to dzieje, że tam są i knajpy, i różnego rodzaju inne takie rzeczy, które tworzą właśnie gęsto zabudowane centrum miasta i stąd też być może ono cały czas tak funkcjonuje, bo z jednej strony ono nie stało się czymś takim, jak właśnie takie tętniące życiem w Śródmieście Łodzi, a zaczęło się turystyfikować, czyli tam po prostu zaczęli ludzie wynajmować, kupować, wynajmować mieszkania dla ludzi, którzy przyjechali z zagranicy, też zaczęła się taka studentyfikacja i to w pewnym momencie zaczął zupełnie inny taki konflikt generować. I faktycznie to nie było tak, że tam ludzie wracali, tylko ludzie inwestowali, licząc na czerpanie korzyści właśnie z tego takiego pocztówkowego wizerunku. Więc to jest taki jeden proces, który występuje. Co do powrotu, Łódź właśnie jest dosyć ciekawym miastem, bo ta ucieczka na przedmieścia, można powiedzieć, upraszczając oczywiście, się zaczęła zaraz po drugiej wojnie. No, powiedzmy sobie szczerze, budowanie
tutaj osiedli na Starym Mieście. Potem właściwie wielki skok modernizacyjny budowania osiedli blokowych. Więc ten taki proces podśrodkowy, on się mocno zaczął. Tutaj była, nie wiem czy Państwo uczestniczyli, bardzo ciekawa dyskusja z Jackiem Friedrichem, który właściwie zajmował się dokumentacją modernizmu. Byli ludzie na sali, którzy pamiętali przeprowadzkę do bloku właściwie z wielkim rozrzewnieniem, że to faktycznie był skok cywilizacyjny do mieszkania z dobrą jakością zamieszkania, z ciepłą wodą, z łazienką, z właściwie mieszkaniami, z warunkami godnego zamieszkania. I ten proces w pewnym sensie następuje. Problem chyba jest taki, że my budując te kolejne takie, jak powiedzieć, te nasze miejsca zamieszkania, faktycznie trochę zapomnieliśmy o centrum. I powrót teraz, on z jednej strony, on jest tak, można powiedzieć, kierunkowany jako pewien naturalny proces, tylko że też dlatego zapraszałem Natalię i Maję, bo wydaje mi się, że to jednak jest kwestia niszowa. I tu jest zresztą taki temat dyskusji właśnie w skali powrotu, czy mówimy tutaj o kilku setkach czy kilku tysiącach pasjonatów, albo tych, którzy zostali z miłości lub z wyboru i nie chcą się przenosić, czy faktycznie będziemy mieli tą masową migrację do centrum, bo to też takie dyskusje się toczą, że właściwie ludzie zmęczyli się tym mieszkaniem na przedmieściach, oni chcą jednak czegoś, co daje im śródmieście. To też o tym mówił właśnie Zbigniew Maćków w czasie tej dyskusji o budowie kamienic. Ja nie mam prostej odpowiedzi tutaj, niestety. No, chciałbym bardzo chętnie powiedzieć, że faktycznie wierzę w to, że kamienice wrócą. One faktycznie mają bardzo dużo jednak atutów, których osiedla blokowe nie mają, ale na przykład badania prowadzone przez geografów, łódzkich geografów, mówią, że jednak ludzie nadal sobie cenią osiedla blokowe. Właśnie z tych względów, że to jest dobre miejsce zamieszkania, więc nie wierzę w to, że będziemy mówili o takich zero-jedynkowych wyborach. To zawsze będą bardzo skomplikowane procesy, które one będą szły równolegle. Tak jak słyszałem, jeśli Państwo tutaj ciągnęli za język w tej kwestii. Ja myślę też, u nas jest ciekawe właśnie to poczucie fasadowości głównego miasta. Tak jak mówiłeś, jakby główne miasto, ludzie tak jakby obrazili na główne miasto i to też widać poprzez wydarzenia kulturalne, czyli że to główne miasto w tej chwili kojarzy się z takimi mimami, które, wiecie Państwo, takimi postaciami, które stoją przebrane za coś tam i się rzucają pieniążek. I to jest jedyne jakby takie, albo z jakimiś biesiadami w takich, jarmarkiem dominikańskim i takimi biesiadami w takich piwnych namiotach, bo wszyscy się na centrum obrazili i wszyscy teraz najfajniejsze jest robić wydarzenia w dzielnicach. Jest jakiś taki ogromny przesyt i coraz częściej ja słyszę właśnie takie, nawoływanie, hej, wróćcie do śródmieścia z działalnością kulturalną, zróbcie coś prawdziwie ambitnego i fajnego w samym śródmieściu, bo to już po prostu jest nudne, że wszyscy odkrywają te peryferia i tam docierają, a nie zadbali o ten salon, że ten salon został się po prostu totalnie wymarły, ale być może ludzie jakoś mają to poczucie tej fasadowości, mają to poczucie, że tam jak wejdą do środka, to jest coś zupełnie innego, nie historycznego, nie oryginalnego i nieprawdziwego. Że faktycznie my się po tym śródmieście to przemykamy, jak ja też ja pracuję w samym po prostu na głównym mieście, po prostu w samym centrum i ja po prostu nie cierpię tego miejsca. Po prostu uciekam od niego. Gdzieś tam się przemykam i uciekam do swojego Wrzeszcza, bo jestem sztucznie, to jest jakieś poczucie sztuczności. To już tego nie ma, to jest właściwie prawdziwa. Ja mam pytanie właściwie. Jakby dalszej dyskusji na temat księżego Młyna Łódzkiego, bo tak jak mówiliście właśnie o tych artystach, którzy tam zostali, którzy jakieś dzielnice zostały zasiedlone nimi, a jednocześnie o tych budynkach, powiedzmy takich bardziej nowoczesnych, gdzie tam ludzie się wprowadzają i albo się nie wprowadzają wcale, to tak trochę i taki właśnie obraz księżego Młyna tutaj się rysował, który ta jego rewitalizacja jest takim projektem, w który wierzy nie tylko władza, ale sporo osób ma też, takich mieszkańców ma nadzieję, że to osiedle faktycznie jakoś tam ożyje i się właśnie tak zastanawiam, to może bardziej Łukasz więcej wiedzieć na ten temat, czy możemy spróbować przewidzieć, czy faktycznie zajdą te same procesy, czyli właściwie nic się nie zmieni,
czy faktycznie coś tam może się jednak zadzieje w ten sposób, w jaki tam to jest robione, czyli te remonty, część mieszkańców wraca, część nie, jacyś artyści jednak nowi mają się pojawić, do tego lofty, które właściwie nie wiem, czy są zamieszkałe, czy nie, bo to jest jakaś tam tajemnicza dla mnie przestrzeń jeszcze. Chyba tam, nie wiem, 200 mieszkań jest, z tego chyba 30 jest takimi apartamentami do wynajęcia. Część ludzi tam trochę mieszka, ale chyba w większości jednak nie. Ciekaw jestem właśnie, jak to w kontekście tego, co tutaj było powiedziane, jak to widzisz z księżym Młynem, może się zadać. Ja bym poprosił Natalię raczej odpowiedzieć, bo księżyc raczej mógł rozpocząć się wprowadzić, a później że podpowiedzieć też mówiąc o tych tańskich doświadczeniach, chociaż wydaje mi się, że już powiedziałeś, że to nie ma takiej prostego mechanizmu przyczynowo-skutkowego, a może inaczej powiem, że planiści, politycy, urzędnicy bardzo często właśnie liczą na takie proste mechanizmy, zrobimy coś, naciśniemy ten guzik, zapali się lampka, będziemy mieli proste przełożenie na jakieś takie działania. To właśnie gdyby był kazus z jednej strony Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, zrzucony po prostu na spadochronie projekt w centrum bardzo trudnej dzielnicy. On przetrwał, ale to była naprawdę bardzo ciężka praca organiczna. I długi czas, zupełnie jak to jest nieprzewidywany przez ludzi, którzy zaprojektowali ten proces. Znaczy ja mam tutaj księży, bym oceniał dużo mniej krytycznie, bo przede wszystkim to jest proces, który wykuł się w opozycji do miasta, pierwszych planów, takich bardzo też gentryfikacyjnych tam to też był element twardych negocjacji, gdzie mieszkańcy na początku to był opór, to nie było zaakceptowanie właściwie takiego projektu odnowienia i oddania tego terenu deweloperowi. Z drugiej strony dla mnie to też jest ironia, że właściwie famuły fabryczne, bo to jest taki zespół właściwie można powiedzieć z czasów patriarchalnego kapitalizmu, fabryka, osiedle robotnicze, szkoła, cały taki właściwie integralny zespół. Dawnej fabryki Scheibera. No i to jest tak, że właściwie formuły podlegają teraz temu procesowi rewitalizacji, nie tylko tej remontowej, ale także, jak powiedzieć, próbie animacji tego przez wsparcie działalności artystycznej, między innymi też programy społeczne, a podczas gdy sprywatyzowana fabryka przejęta przez dewelopera splajtowała. Tam miały być realizowane lofty, one były dosyć kiepsko zaprojektowane, nigdy się nie sprzedały. I właściwie teraz można powiedzieć, że to projekt deweloperski padł, a projekt rewitalizacyjny idzie naprzód. No, dlatego ja bym przede wszystkim doradzał ostrożność i raczej też kwestię tego, że te procesy wymagają naprawdę długotrwałych działań i takiego bycia z osobami, dla których projektuje się na stałe. Tego się nie da zrobić jakimś prostym biurem projektowym. Właściwie tutaj ważną osobą jest osoba, która prowadzi ten proces, która właściwie jest w tych okopach na miejscu, a to nie jest urzędnik, który zdecydował, że teraz okay, sprowadzimy tutaj czterech artystów, damy im preferencyjne warunki najmu i wszystko się nagle stanie piękne i ładne, bo wiemy, że klasa kreatywna poprawia sytuację miasta. Tu jest największy problem. Nie wiem, jak na to patrzeć. Czy u nas w ogóle chyba nie ma takich, w Gdańsku chyba nie ma w ogóle takich ambicji nawet? Nie, właśnie, znaczy bardziej była kwestia stoczni lata temu, kiedy stworzono kolonię artystów, czyli to były lata 90., koniec 90., początek chyba rok 2000 i jakby wprowadzono na teren stoczni, tereny postoczniowe, wprowadzono artystów i faktycznie chciano... Bardzo świadome, to też jest ciekawe. Teren został sprywatyzowany, właściwie dostała to taka prywatna firma, amerykański fundusz, który stwierdził, idzie transformacja, stocznia padła, kolejka solidarności, no to teraz robimy tutaj po fabryczną fajną przestrzeń. No i robią tak, jak pan tu przekazał, najpierw pionierzy, artyści wchodzą, przejmują te wszystkie hale, a my załatwiamy sprawy z miastem. Tylko że przeliczyli się trochę, to była dosyć trudna sprawa polityczna, no wiadomo, no tutaj po pierwsze to był działający zakład, kwestia właśnie też miejsca, gdzie tak naprawdę zaczęła się transformacja, też właściwie braku przygotowania władz miejskich do dyskusji z dużym inwestorem, właściwie miasto było bardzo konserwatywne, a z kolei artyści zaczęli tam całkiem fajnie działać. Tak, artyści zaczęli fajnie działać. Przerośli tych swoich mocodawców.
Tak, do czasu, kiedy ich po prostu stamtąd wyrzucono, w sensie pojawili się nowi deweloperzy, którzy te tereny dostali od miasta w jakichś takich przedziwnych okolicznościach, nie do końca wyjaśnionych, oczywiście bez konsultacji społecznych, oczywiście plan zagospodarowania, który teraz wychodzą jego absurdy i właściwie no, tak jakby oszukano tych artystów. Zresztą wiele osób ze świata mówi, że tak się dzieje w wielu miejscach, że ci biedni artyści właśnie jak wpadają w takie pułapki na myszy, ale tam trochę jeszcze tych artystów zostało na terenie stoczni, no, natomiast kompletnie... To też trochę obróciło właśnie mocno przeciwko tym panom miasta, bo tak. Przecież cała akcja Szlagi związana z dokumentowaniem niszczenia stoczni, czy właściwie no, wbrew pewnie tym pierwszym szlachetnym intencjom zachowania tego, właśnie wzięła się z tego, że oni tam działali. Tak, Michał Szlaga, fotograf, mieszka nadal, właściwie ma pracownię na terenie stoczni w takim właściwie jedynym budynku, który pozostał, czyli budynku dyrekcji. Wcześniej tych budynków było o wiele więcej, gdzie ci artyści się gnieździli. Drugi budynek to jest Instytut Sztuki Wyspa, który... Właściwie on przetrwał, właściwie chyba też dzięki jakichś, no powiedzmy tam, decyzji takiej łaski, można powiedzieć, ze strony inwestora i miasta. Tak. To jest właściwie no, jeden z ostatnich reliktów, można powiedzieć. Tak, to jest dokładnie taka wyspa, bo to jest tak, że i wyspa właśnie, i budynek dyrekcji, w którym tak naprawdę mieszczą się biura po prostu deweloperów, ale oprócz tego kilka pracowni artystycznych, już teraz naprawdę kilka, bo ludzie tam po prostu uciekają w poczuciu takiego buntu, ponieważ otaczają ich nowe szosy i za chwilę tam po prostu będzie bardzo głośno, bardzo brudno, bardzo brzydko w odczuciu artystów i, no i nas wszystkich niestety, więc to jest taka kpina trochę się stała z tych biednych artystów i faktycznie oni poczuli się mocno wykorzystani. Natomiast nadal z tego co wiem, wcale nie ma zbytnio planów, żeby te stocznie oddać jakimś właśnie klasom kreatywnym. To wcale chyba coś nie. Tam się o tym przebąkuje, ale jakby ja nie wiem, u nas to w ogóle jakoś nie funkcjonuje, w ogóle się nie widzi w tym jeszcze. Znaczy może tak, no, Gdańsk ma trochę inny taki mit, którym no, bardziej idzie w tą stronę mieszczańską, przedsiębiorczą, tutaj no, bardziej inwestujemy w inżynierów, a nie artystów, więc tak, to trochę inaczej władze miasta kreują tę swoją wizję rozwojową, bo na pewno nie tak mocno opierają się na tej idei i klasy kreatywnej. Jeśli ktoś szafuje takimi hasłami, to raczej mówi się o smart metropolii, smart city. Dokładnie. I to idzie w taką stronę. Tak, pomorskie parki naukowo-technologiczne, tak. To po prostu są, to jest coś, jakieś tam są jakieś startery, coś, ale naprawdę nie wiąże się to zbytnio ze sztuką i tak jak u was funkcjonuje ta OFF Piotrkowska, to ja sobie w ogóle nie wyobrażam czegoś takiego u nas. W sensie nie ma w ogóle nie ma w ogóle nawet jakiegoś przyczynku do tego, to się w ogóle nie dzieje. No, OFF Piotrkowska to była inicjatywa prywatna. Dokładnie, tak, no. No, u nas chyba nie ma w ogóle takiego, nie ma takich, takich firm, nie ma takich ludzi z takim pomysłem. Obserwowane miasto, fabryka karabinów i tam jeszcze też jest jakiś taki tak. Miejsce, nie pamiętam, producent torebek chyba miał jakiś taki... Tak, Batycki. Batycki. Ale to po prostu jest właśnie taki mini zaczątek tego, ale no znowu, to nie jest tak, że zaczątek, który się teraz rozwija, zaczątek, który został jakoś tam stłamszony, czyli fabryka karabinów, owszem, to jest miejsce, gdzie mieszczą się ze cztery, czy tam dwie, no czy trzy na krzyż. To jest dawna fabryka uzbrojenia na Dolnym Mieście. Tak, i tam wykupił to niejaki Krzemiński, i po prostu, który prowadzi w ogóle jakiś taki szpital weterynaryjny i tam się mieści może ze trzy takie kreatywne rzeczy się tam mieszczą, 4-5, może góra. Była też przed chwilą, przez sekundę taka dawna fabryka Hydroster, Reduta Miś tuż obok, ale stamtąd już tych artystów wykurzyli właśnie do fabryki karabinów, tylko oni tam wynajmują pracownie za bardzo drogie pieniądze. To jest zupełnie trochę, to jest, no to tak, no to są te kreatywne, lukratywne. Tak, to nie są jakby, a Batycki to też są jednostkowe sprawy. Jakieś tam art and business, czyli to też po prostu trochę... Pompowane. Tak. To teraz trochę rozumiem narzeczonej mojej kuzynki, który strasznie się oburzył, jak zobaczył billboard, ten z tą nową kampanią Łodzi, dobre hasło odcytował. Wolne weekendy w Łodzi? Na godzinę gdzieś tam. O tak, na godzinę w Gdańsku, wybaczył, w Warszawie. I on się strasznie oburzył, że dlaczego, gdzie tu jest jakby wartość? No, tu
BKB jakby robią te nadgodziny, a nie pełne weekendy. Więc jeśli faktycznie Gdańsk jest taki technokratyczny, to... Tak się stara grało właśnie, ale zostawmy. To w tym jednostkowym przypadku jakby świetnie się to realizuje. Wyjaśniło. Tak. Gdańsko jest cicho, wieczorami w Gdańsku jest cicho. Co płacie? Co dla, dokładnie, co dla wielu osób jest ogromną wartością, tak naprawdę. No tak, bo to jest w ogóle większa dyskusja, tak? Jak to doprowadzić do docelowego, docelowej rekreacji miasta, czy przez kulturę czasu wolnego i ten przemysł, tak powiem, czy przez działania takie typowo, jakby takie czysto ekonomiczne, jakby zobaczyć. Teraz, czy TKB, czy nadgodziny, czy wolne weekendy? To jeszcze na koniec może pytanie, bo Łódź jakby stoi przed takim wielkim projektem rewitalizacyjnym, mają być inwestowane miliardy, głównie w remonty, ale jednak jest tam gdzieś jakaś myśl o tym, żeby robić tak zwane projekty miękkie. Właśnie może jakieś takie wskazówki, czy coś w swojej całej karierze, takiej działalności animacyjnej, coś faktycznie się sprawdziło, czy jakieś schematy działań, które można faktycznie zastosować, żeby no, wprowadzić, nie wiem, czy nawet nie chodzi mi o życie, ale o poprawę jakości po prostu odczuwania tej przestrzeni przez mieszkańców. Te same co wszędzie, te same, które jakby dzieją się u was, czyli po prostu partycypacja, rozmowa, bliskość. Bliskość z ludźmi, odpowiadanie na ich potrzeb. To jakby my byliśmy ostatnio szkoleni w Instytucie Kultury Miejskiej przez Stocznię, która u was robiła konsultacje. No nie wiem, no myślę, że to są bardzo uniwersalne sprawy. One się tak samo sprawdzają w Łodzi, jak i wszędzie, że to, co mówimy, proste sprawy, szacunek do mieszkańca, rozmowa z mieszkańcem, nierobienie rzeczy wbrew jemu, uszanowanie jego przyzwyczajeń i jego ścieżek i po prostu pytanie, co on by chciał, po prostu, i tutaj nie ma miejsca. No niestety, no chyba trzeba stwierdzić prosto, że jeśli chcemy robić sztukę, która na przykład jest hałaśliwa, opiera się na subbasach i wyzwalaniu jakiegoś niedobrego poczucia w żołądku poprzez niskie częstotliwości, to trzeba z nią iść do murów, do grubych murów galerii i tyle, po prostu. Nie wolno jakby ludziom robić, ja nie wiem, ja pamiętam zawsze taką sytuację, kiedy podczas Street Waves na Biskupiej Górce i Zaroślaku, czyli takiej ślicznej, malutkiej części Śródmieścia, zapomnianej, dopiero niedawno odkrytej, robiliśmy koncert zespołu Nivea i on się odbywał akurat w takim otoczeniu bloków. I ja stojąc jakby tam właśnie przeżyłam taką przemianę, bo poczułam, po prostu się popłakałam, bo oni śpiewali o tym właśnie, jak jest brudno, źle i brzydko i w takich oparach dymu z dymiarki, a tam po prostu w tych blokach ludzie po prostu zamykali okna, gasili światła, ktoś tam się pobił gdzieś tam, bo jakby zrozumiałam, że mówienie ludziom, którzy mieszkają w miejscu, gdzie jest brudno, brzydko i źle, że jest u nich brudno, brzydko i źle, jest naprawdę obraźliwe i nie wolno robić czegoś takiego. I ostatnio właśnie, i wtedy poczułam, że nie chcę robić wydarzeń, które ludziom, które jakby są, które nam pokażą właśnie, jak to widzimy, tę brzydotę, a ludziom, którzy mieszkają w tej brzydocie, co mają niby uświadomić, że mieszkają, no po prostu absolutnie idiotyczne. I ostatnio właśnie przy rozmowie z Gabi Rębasz, z którą Łukasz pracuje na Politechnice Gdańskiej, ona mnie poprosiła, słuchaj, jak wchodzisz w te falowce, to ja mam do ciebie jedną prośbę. Proszę, nie nazywaj tych, nie pokazuj tym ludziom, że mieszkają w sypie ludzkim. Nie pokazuj po prostu ich biedy, ich samotności i tak dalej. Daj im coś, daj im nadzieję i daj im dobry czas. Po prostu spędź z nimi dobrze czas, a nie po prostu nie epatuj tym mrówkowcem. I ja powiedziałam, że oczywiście, że nawet by mi to nie przyszło do głowy. Bo stoję tam, patrzę na to miejsce i chce mi się płakać i nie mam już żadnego, nic mnie nie pociąga w tym, żeby pokazać innym ludziom, jakie to jest smutne i czarno-białe. Znaczy, ja też już kończę coś ci, bo o takich dwóch rzeczach chcę powiedzieć. Nie? No to faktycznie dobrze wspomniałaś Gabi, bo ja pamiętam, że ona opowiadała jeden właściwie z ciekawszych argumentów przeciwko pastelozie i tapetowaniu blokowi z biedronkami.
innymi takimi głupotami, wiecie, jak to jest, że spółdzielnia mieszkaniowa robi 10-piętrowy blok i ma żyrafy, domki, inne pierdoły. Ona mi uświadomiła, że tam po prostu toczy się życie, że właśnie, wie, że toczą się ludzkie dramaty i one rozgrywają się, gdzie za oknem jest taka sceneria po prostu wielkiej 10-piętrowej drogi, gdzie samotna kobieta walczy z rakiem, patrzy i po prostu widzi taki idiotyzm. Dało mi to do myślenia, że właśnie też jest ta kwestia pewnej godności miasta, którą często potrafimy zapomnieć, robiąc różne głupie rzeczy. Ale jedno fajnym działaniem, takim właściwie zupełnie poza też systemem miejskim, to było to, co zrealizowano na Ogni Dolnej, właśnie dzielnica, która też wyszarpywała się dzięki działalności domu sąsiedzkiego, właściwie też trochę takim projektem aktywizacyjnym przez Przemka Kruza, czyli właściwie też to było zrealizowane właściwie bardzo prostymi rzeczami, od zasiania pola słoneczników, czy realizacji bardzo takiego prostego projektu studenckiego, wrzucenie studentów architektury do robienia właściwie razem z dzieciakami placu zabaw, właściwie takiego z materiałów recyklingowanych, ale to nie byłoby możliwe, albo może inaczej, byłoby działanie spadochronowym, gdyby nie to, że to było oparte o działalność domu sąsiedzkiego, czyli instytucji oddolnej, która właściwie animowała taką, można powiedzieć tutaj, to są świetlice środowiskowe przez wiele, wiele lat, więc ten mechanizm pewnego zaufania, zrozumienia potrzeb i wprowadzenia tej osoby, która właściwie, jak powiedzieć, chciała trochę popchnąć tą dzielnicę w innym kierunku, obierało się jednak na bardzo takim no, wnikliwym, o współpracy z ludźmi, którzy byli też ogólnikami. Po takim pierwszej interwencji Przemek wystąpił o dofinansowanie z grantów zewnętrznych i realizował rewolucję podwórkową. I też było dosyć ciekawe, bo z jednej strony to była rzecz mająca na celu właściwie wzmocnienie potencjału mieszkańców poszczególnych podwórek. To jest cholernie trudna sprawa, żeby w ogóle tych ludzi zmusić do jakiejś współpracy, a tam udało mu się uruchomić ten proces sąsiedzki. Ale znowu, osoba z zewnątrz, właściwie dobry sąsiad, osoba, która potrafiła skleić to nie robiąc projektu artystycznego, tylko robiąc właściwie projekt poprawy przestrzeni miejskiej, więc bardzo długotrwały proces wymagający jednak no, bardzo też potężnej wiedzy, jeśli chodzi o uwarunkowania lokalne. Tego nie da się zrobić, wchodząc na jeden dzień, organizując no, piękną imprezę artystyczną. Albo może da się, jeśli faktycznie jakby pośrednikiem będzie ta lokalna no, dlatego to wypaliło na Oruni. Tak. No, zresztą Przemek też nie jest hipsterem artystą, to jest po prostu typowy Oruniak. Orunia Dolna. No, to jedna też z takich dzielnic, która jest postrzegana bardzo negatywnie w Gdańsku i faktycznie no, tam nie jest bogatą dzielnicą. Czyli hipsterzy do Śródmieścia właściwie. Hipsterzy do galerii do Śródmieścia. Nie, można hipsterzy. Dobra, tyle z mojej strony. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania albo głosy w dyskusji, zapraszam. Jeśli nie, bardzo dziękuję za udział w cyklu spotkań Poszukiwania Zaginionego Kwartału.